ostatnim przedświątecznym odcinku na kanale zapraszam Was na test barszczu z uszkami, którego szukałem w warszawskich restauracjach. Byłem m.in. u Magdy Gessler i w Barze Mlecznym. Gdzie było smaczniej, gdzie było drogo, gdzie było tanio? O tym w dzisiejszym odcinku. Ja mam na imię Maciej i zapraszam do oglądania. Pierwszy barszcz z uszkami jemy w Barze Bambino. Jest to Bar Mleczny przy rogu Chorzej i Kruczej. Byłem tutaj, kiedy robiłem test barów mlecznych w centrum Warszawy. Można tutaj zamówić barszcz z uszkami. Na 99% będzie to najtańszy barszcz z uszkami w tym filmie. Całkiem sporo jest tych uszek. To nie są trzy uszka wrzucone do barszczu, tylko jest ich na oko kilkanaście. Spróbujmy samego barszczu. Klasyczny, standardowy barszcz. Trochę słodki, ale też trochę kwaśny. Mocno buraczany. Spróbujmy uszka. Te uszka nie są jakieś wielkie, ale mają przyjemne ciasto. W środku grzyby. Przede wszystkim czuję pieczarki jakieś. Ale bardziej wyczuwalny jest smak samego ciasta, a nie smak farszu. Te uszka są naprawdę bardzo dobre, ale liczę na to, że w kolejnych miejscach będą jednak lepsze. Cała miska jest jednak bardzo satysfakcjonująca i chyba pod kątem stosunku cena do jakości będzie bezkonkurencyjna w tym filmie, bo ta porcja kosztuje 8,90, a z tego co się zorientowałem po takim wstępnym researchu, wszystkie pozostałe miejsca to już barszcze z uszkami z dwójką z przodu, ewentualnie z jedynką z przodu, ale jednak kwoty dwucyfrowe. Oczywiście kolejne miejsca to nie będą już bary mleczne, a po prostu restauracje z kuchnią polską. Przyjechałem na rynek Starego Miasta w Warszawie. Za mną jest taki malutki jarmark i tutaj jest zdecydowanie najwięcej knajpek, które mają w swoim grudniowym menu, albo nawet i w stałym menu, barszcz z uszkami. Znalezienie miejsc z tym specjalem nie było takie łatwe, a jak już skończyliśmy research, to okazało się, że ponad połowa miejsc jest tutaj albo przy samym rynku Starego Miasta, albo w bliskiej okolicy. Tutaj jest na przykład restauracja Bazyliszek, która ma w swojej ofercie jednak barszcz z kołdunami, nazwane po angielsku jako meat dumplings, a jednak wigilijne uszka są z grzybami i takich będziemy szukać. To jest jedno z nielicznych, jeśli nie jedyne danie z grzybami, które po prostu uwielbiam. Szyld kolejnej knajpki już przed sobą widzę, także wchodzę i próbuję. Przyszedłem do gospody pod Zygmuntem. Jest to lokal nastawiony przede wszystkim na turystów, ale z bardzo dobrymi ocenami i na Google, i na TripAdvisorze. No i jest tutaj barszcz z uszkami, dostępny chyba przez cały rok. Jest to barszcz na jabłkach, na włoszczyźnie i na burakach oczywiście. W środku mamy 5 uszek, ale takich dużych. One są z pieczarkami i z kapustą. Też takie odejście od takich standardowych, które są raczej tylko z grzybami, ale na pewno bliżej takim uszkom do tych tradycyjnych niż uszkom z mięsa. Próbuję samego barszczu. Mocno czuć te jabłka. Barszcz jest słodki, mało kwaśny i trochę pieprzny. Na pewno nie będzie to mój ulubiony barszcz. Wolę, kiedy jest więcej kwasowości w barszczu, zdecydowanie. Ja nie jestem fanem pieprzu. Tym bardziej, kiedy smak pieprzu przykrywa coś tak pysznego jak barszcz. Choć ten barszcz aż tak pyszny nie jest. Duże są te uszka. Raczej nie są takie jednokęskowe. Gorące są przede wszystkim. Farsz faktycznie taki kapuściano-grzybowy. Przypomina w smaku pierogi z kapustą i z grzybami, które bardzo lubię. Tego pieprzu jest tutaj moim zdaniem zdecydowanie za dużo. Po zjedzeniu połowy miski jest to taki wiodący smak. Pieprz to jest naprawdę spoko przyprawa, ale trzeba jej używać z umiarem. Nie powinno jej się używać do przykrywania smaków, tylko do podkreślania. I ten pieprz tutaj zdecydowanie smaków nie podkreśla. Uszka tutaj są naprawdę w porządku. Ciasto jest nie za grube, bardzo mi ono smakuje. No i ten farsz pieczarkowo-kapuściany jest ok. Lepszy byłby z samych grzybów, ale też nie z pieczarek. Barszcz kosztował tutaj 16,99, więc nie było drogo, ale na pewno mogło być lepiej. Przeszedłem się kawałek dalej i jestem w restauracji Portretowa. Nigdy o niej wcześniej nie słyszałem. Mała restauracja, nastawiona przede wszystkim na turystów, ale jest tutaj barszcz z uszkami, podany w ładnej zestawie. 4 uszka, ale takie bycze, a sam barszcz trochę kwaskowy, ale przede wszystkim słodkawy. Podejrzewam, że od jabłek. Delikatnie przyprószony koperkiem i chyba majerankiem. Sprawdzę wielkie uszka. Ale mięso są. Mięsne. Samo ciasto też dość twarde niestety. Choć barszcz był świetny, to te uszka nie najlepsze. Nie było w ogóle chyba informacji, że one są z mięsem. Ale nawet gdyby one były z grzybami, to one były za twarde, było to ciasto za grube. No nie smakowały mi. A szkoda, bo barszcz był świetny. Nie wiem, czy nie najlepszy ze wszystkich. Barszcz kosztował 19 zł. Po wyjściu z Portretowej zacząłem się zastanawiać, czy uszka w ogóle mogą być mięsne. Poszperałem w internecie. Dominuje jednak opinia, że powinny być z grzybami. Ale bywa z tym różnie. Różne źródła
podają. Dawajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Możecie się o to pokłócić, ale pamiętajcie o tym tylko, żeby zachować jako taką kulturę. I ja akurat przyszedłem do miejsca, w którym są i takie uszka. Można wybrać barszcz czerwony z uszkami z mięsem i barszcz czerwony z uszkami z kapustą i z grzybami. Jestem w miejscu, które nazywa się Pyzy Flaki Gorące przy Podwalu. Jest to drugi lokal tego miejsca. Pierwszy, taki główny, jest na Pradze. Nawet tam kiedyś byłem. Nie pamiętam już, czy z kamerą, czy bez. To miejsce jest dość specyficzne. Podaję dania w słoikach. Tu mam słoik. Słoik z zupą, z barszczem, z uszkami. Z uszkami oczywiście, z kapustą i z grzybami. Te uszka wyglądają bardzo ładnie. Bardzo domowo, jak najlepsze uszka babci. Pachnie to wszystko bardzo zachęcająco. Spróbuję barszczu. Klasyczny barszczyk, trochę słodkawy od jabłek, trochę kwaskowy. Nawet chyba w tym przypadku bardziej kwaśny niż słodki. Choć ta słodycz też jest wyczuwalna. Uszka są tutaj doskonałe, słuchajcie. Ciasto jest delikatne, o takiej gładkiej teksturze. No i w środku mamy farsz kapuściano-grzybowy, też bardzo smaczny. W ogóle tych uszek jest tutaj bardzo dużo. Zjadłem póki co jedno, więc może będę liczył, ile ich się tutaj znalazło, ale myk polega na tym, że to jest cały słoik tymi uszkami wypełniony i to wszystko jest po prostu zalane barszczem. Także to jest chyba miejsce, w którym ten stosunek uszek do zupy jest największy. Drugie uszko. Wchodzi mi dobrze. Zwłaszcza, że to ciasto jest takie pyszne. Trzecie uszko. I czwarte. Lecę z piątym. Szóste i siódme. W smaku te uszka i ten barszcz najbardziej mi przypominają smak świąt właśnie. U mnie takie uszka i taki barszcz najczęściej się robiło. Ósme zjadłem, nie powiedziałem. Mam jeszcze dziewiąte. I to jeszcze nie koniec. Jest dziesiąte. Zobaczcie, jakie piękne. Nie wiem, czy się nie pogubiłem w liczeniu. Dziesiąte. I mam tu jeszcze cztery. Także 14 uszek w tym słoiku. Zdecydowanie największa porcja. Zdecydowanie najlepsze póki co uszka, jeśli chodzi o samo ciasto. A i ten farsz jest naprawdę spoko. Ten barszcz również pyszny. Jak myślę barszcz czerwony, no to mam na myśli właśnie taki jak tutaj. Największym minusem tego barszczu jest to, że on jest w tym słoiku. Wolałbym go chyba po prostu w talerzu. Nie wiem, czy wtedy nie weszłoby mniej uszek do niego. Odpowiednio głęboki talerz czy miskę zawsze można znaleźć, ale to naprawdę jedyny minus. Cena 24 zł, także też nie mało. Póki co to jest najdroższy barszcz z uszkami tutaj na Starym Mieście, który wam pokazuję. Na pewno będzie jeden droższy, to już mogę wam od razu powiedzieć. Zgadza się w nim i wielkość porcji oraz jej smak. Uprzedzam od razu, że tutaj ta miejscówka dość taka stołówkowa, a zanim dojdę do kolejnego miejsca, to dajcie znać w komentarzach, czy wy w ogóle na Wigilię jecie barszcz z uszkami, bo choć jest to popularne danie wigilijne, to jednak te zupy w zależności od regionu Polski, czy generalnie od rodziny się różnią. Piszcie w komentarzach, jaka zupa króluje u was na wigilijnym stole. Kolejny punkt na mojej uszkowej liście to zapiecek. Sieć taka warszawska. Zapiecek Polskie Pirogarnie. Oni nawet się chwalą tym, że mają barszcz z uszkami świąteczny przed lokalem na szyldzie. Wchodzę do środka i wam więcej opowiem o tym miejscu. O zapiecku do tej pory słyszałem skrajne opinie. Jedni mówią, że no w sumie spoko, dobre pierogi, bo tu przede wszystkim przychodzi się na pierogi, a drudzy, że to jest jednak sieciowa, nastawiona typowo na turystów, a więc wszystko masowe. W ich barszczu z uszkami pływa 9 uszek na podgrzybkach. Uszka mięciutka, ale ten barszcz dziwny. W sumie pierwsza łyżka taka dziwna była. Może w porównaniu do poprzedniego barszczu, który jadłem przed chwilą w zasadzie. On też jest buraczany, jest słodko-kwaśny, ale nie aż tak słodki, nie aż tak kwaśny, jak był ten z Pyzów Flaków Gorących. To taki najzwyklejszy barszcz bez fajerwerków, a same uszka mięciutkie, trochę jakby orzechowe. Czy może coś tutaj dodano? Nie wiem. Nie wiem, czy to widać. Tak wygląda to uszko po przekrojeniu. W środku jest taka grzybowa papka i te uszka są trochę takie papkowate, rozgotowane. Coś dziwnego jest w tych uszkach. Coś mi w nich przeszkadza. Jakiś taki dziwny posmak mają. Nie jak uszka z grzybami do końca. Coś jakby tu dodano. Jeszcze to taka rozmięknięta konsystencja całego uszka. Niefajna. Nie przekonany jestem do tego barszczu. Nie smakuje mi. Sama zupa ok, w porządku, ale te uszka nie. O co w nich chodzi? To są podgrzybki podsmażone na maśle. Może to masło jakieś słabej jakości. Nie jestem zadowolony z tego barszczu niestety. W środku w lokalu dużo turystów, ale jeśli dostaną takie uszka jak ja, no to raczej nie będą zadowoleni i nie będą może chcieli więcej próbować pysznych polskich uszek i pysznego polskiego barszczu. Skoro tutaj dostali coś takiego, uszka rozgotowane, ciasto takie rozpływające się i farsz z bardzo, bardzo dziwnym posmakiem, także nie polecam. Jedna porcja barszczu z uszkami kosztuje tutaj 19,99. Ostatnie miejsce,
które odwiedzam, to Fukier. U Fukiera, restauracja Magdy Gessler, gdzie w grudniu też można dostać barszcz z uszkami. Jest w takiej grudniowej wkładce. Mam już go przed sobą, podany w takim normalnym, głębokim talerzu. Mam tutaj 10 uszek. Nie są one duże, to takie malutkie uszka, ponoć pełne borowików. Spróbujmy. Sam barszcz dobry. Nie jest tak słodki, jak bywało w niektórych miejscach. Uszka genialne. Dobre ciasto i w środku faktycznie pełno grzybów. Nie smakuje to pieczarkami, więc wierzę, że to są borowiki. Sam barszcz przede wszystkim mocno buraczany, kwaskowy. Słodyczy tutaj jest faktycznie niewiele. Jest to pyszny barszcz. Także zupa naprawdę udana. Te uszka mogłyby mieć może troszkę delikatniejsze ciasto, ale jest naprawdę bardzo, bardzo smacznie. Świetne uszka. Bardzo dobry barszcz. Jak to u Fukiera bywa, w środku jest świątecznie, jest klimatycznie. Jedzenie jest pyszne. No i ceny są bardzo wysokie. U Magdy Gessler muszą być wysokie ceny przecież. To jest najdroższy barszcz z uszkami, którego było zdecydowanie. Ale jeszcze potrzymam chwilę Was w niepewności, bo choć wiem, ile kosztuje tutaj w karcie barszcz z uszkami, to nie do końca wiem, ile będzie wynosić ostateczny rachunek. Ja kończę talerz zupy i widzimy się na zewnątrz. Jak z tymi cenami zapytacie, barszcz z uszkami kosztował, uwaga, 49 zł. 5 dych za barszcz i 10 uszek. I to nie koniec, bo tak jak mówiłem, nie byłem pewny, jaki zapłacę rachunek, gdyż do posiłku jest doliczany automatyczny serwis w wysokości 10%. Jest o tym wyraźna informacja w menu. Spotkaliśmy się z tym też podczas naszych poprzednich pobytów tutaj w Fukiera. Byliśmy w zeszłym roku na najdroższym schabowym w Warszawie i parę lat temu, kiedy kręciliśmy film po prostu o tej restauracji. Naprawdę jednak nie sądziłem, że za nalanie zupy i włożenie 10 malutkich uszek zostanie mi naliczony 10% serwis, no czyli dodatkowy piątek. Zapłaciłem łącznie 54 zł. Początkowo myślałem, czy nie zamówić jakiejś herbatki zimowej, albo chociaż wody, ale herbata zimowa tutaj dwie dychy, a woda 23 zł za 0,7 litra. Mniejszych pojemności wody nie ma. Także cena za barszcz z uszkami, nie ukrywajmy, kosmiczna, dużo wyższa niż w wielu poprzednich miejscach, ale sam barszcz był naprawdę bardzo smaczny. A czy lepszy od pozostałych? Czas na podsumowanie, czas na ranking. Powiem Wam, że bardzo trudno było w ogóle znaleźć restauracje, które oferują barszcz z uszkami i często też okazywało się, tak jak w restauracji portretowej, że jest tam owszem barszcz z uszkami, ale z uszkami mięsnymi, a jednak nie o to mi chodziło. Byłem jeszcze m.in. w restauracji Schabowy Przyobrzeżnej, a także w restauracji Lotos, takiej kultowej warszawskiej restauracji istniejącej od dziesięcioleci. I tam też był barszcz z uszkami, tylko z uszkami mięsnymi. Co więcej, nie było o tym napisane w karcie. Okazywało się albo po zamówieniu jak w Schabowym, albo przed zamówieniem jak zapytałem w restauracji Lotos. Mi jednak o wiele bardziej smakują uszka z farszem grzybowym albo kapuściano-grzybowym. Uważam, że one lepiej pasują do barszczu. Rosół z takimi mięsnymi uszkami czy z kołdunami, super, ale barszcz już nie zupełnie. Obiecałem Wam podsumowanie, taki ranking na sam koniec. Robiłem notatki. Oczywiście restauracji portretowej nie brałem pod uwagę w tym rankingu, no bo tak jak mówiłem, były tam uszka mięsne, choć barszcz był naprawdę pyszny. Mamy więc ostatecznie 5 restauracji w rankingu i na ostatnim miejscu zdecydowanie Zapiecek. Tam te uszka były najmniej smaczne, w ogóle nie były smaczne. Na miejscu czwartym w takim razie jest Gospoda pod Zygmuntem, głównie z uwagi na ten bardzo pieprzny barszcz. Na miejscu trzecim Bar Bambino, bar mleczny, ale tak jak już mówiłem, przy samym barszczu nie było nic lepszego pod kątem tego współczynnika cena do jakości. Naprawdę bardzo smaczny barszcz z uszkami w bardzo niskiej cenie. Na miejscu drugim jest w takim razie restauracja U Fukiera. Ten barszcz był bardzo dobry, uszka też były świetne, ale cena była skandaliczna. Nie powiedziałem tego, ja w tej cenie miałem jeszcze czekadełko, czyli chleb ze smalcem, także nie wiem, na ile to tłumaczy tę bardzo wysoką cenę. 5 dych plus jeszcze 5 zł serwisu. No i na pierwszym miejscu Pyzy Flaki Gorące. Tutaj naprawdę świetny barszcz, świetne uszka. Też cena całkiem fajna, biorąc pod uwagę wielkość tej porcji, bo to też była zdecydowanie największa porcja. Mieliśmy w barszczu 14 uszek. Te uszka nie były może jakieś duże, ale też nie były takie mikroskopijne. I myślę, że jeśli nie jesteście osobą, która ma 1,95 m i pracuje fizycznie, no to mogłaby się takim barszczem z uszkami najeść na jakiś taki obiad, na lunch. No i tutaj ta cena przy jakości oraz wielkości tego barszczu jak najbardziej się broni. 24 zł dobrze wydane. Tyle ode mnie. Pozostaje mi życzyć Wam wesołych świąt, smacznych, pełen Waszych ulubionych potraw. Widzimy się po świętach jeszcze przed Sylwestrem na takim corocznym podsumowaniu. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć.
Smacznego.